skończyło się 4 czerwca 1989 roku, że Uniwersytet Warszawski, gdzie pracowałem i który był bezcenną oazą wolności w późnych latach 80., stał się nagle niemal z dnia na dzień mniej interesujący dla mnie niż to, co się działo na zewnątrz murów Uniwersytetu. To na zewnątrz było interesujące, ale to nie znaczy, że nie irytujące. Owszem, na ogół było bardzo irytujące, bo ta wolność się okazała nie taka fajna, jak sobie niejasno to wyobrażaliśmy. I to spowodowało, że zaczął się we mnie budzić publicysta, zaczął się we mnie budzić krytyk literacki na jakiś czas. No i tak naprawdę zawodowo wszystko się zmieniło. Zmieniło się także ekonomicznie, co nie oznacza, że zostałem kryzysem, ale że zyskałem zdolność kredytową. Życie z kredytem nie okazało się bardzo przyjemne, ale tego też 4 czerwca 1989 roku nie wiedziałem i chyba w ogóle nie wiedzieliśmy bardzo wielu rzeczy.